Witam, ja jestem enigmatyczny, a dziś przedstawię Ci pewien paradoks, na który możesz natrafić, gdy będziesz chciał się cofnąć do przeszłości. Nazywamy go paradoksem dziadka, ale może przedstawię Wam, o co w nim chodzi. Wyobraź sobie, że udało Ci się zakupić na jesiennej wyprzedaży nowiutki wehikuł czasu w atrakcyjnej cenie. Po zakupie postanawiasz przenieść się do przeszłości. Po udanej podróży w czasie, gdy już jesteś kilkadziesiąt lat wstecz, spotykasz swojego dziadka, po czym go zabijasz. I tu powstaje problem, gdyż zabijając dziadka uniemożliwiłeś urodzenie się twojego ojca, przez co także i samego ciebie. Jako że ty się nie urodziłeś, to i nie mogłeś kupić wehikułu czasu i nie mogłeś się cofnąć w przeszłość, więc nie mogłeś zabić dziadka. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że przecież mogłeś go zabić, jak on już spłodził syna. I tak, jest to rozwiązanie, ale nawet tu mógł być problem, gdyż zabijając swojego dziadka, gdy ten ma już syna, to mimo wszystko takie działanie może znacząco zmienić przyszłość. Przez to także istnieje szansa, że nie będziesz mógł cofnąć się w czasie. Tu mówi o efekcie motyla, o którym w przyszłym filmie. Niektórzy też mówią, że gdy cofniemy się w czasie, to nie możemy zrobić tego, co uniemożliwiałoby nam cofnięcie się w czasie. Tak więc co myślisz o paradoksie dziadka? Czy podróże w czasie są możliwe? Na to pytanie odpowiedz w komentarzu. Pozdrawiam.